Cześć kochani, ze mną dzisiaj rekordzista Polski w rzucie młotem, Paweł Fajdek, 83-93. Dwukrotny olimpijczyk z Londynu i z Rio, czterokrotny mistrz świata, trzykrotny medalista mistrzostw Europy. Pawełku, zostałeś najmłodszym mistrzem świata w wieku 23 lat. Czy chciałbyś zejść ze sceny i zostać najstarszym medalistą mistrzostw świata? No jeżeli plan, który gdzieś tam sobie zakładałem w głowie wiele, wiele lat temu, gdzieś tam się ziści, to jest taka szansa. No, w tym roku mam 31 lat, a kolejne mistrzostwa świata, które gdzieś tam wypadają, to będą w 2022 roku, to już będą 33 powiedzmy. I później tak po kolei. Do tego 2026 wydaje mi się, że jestem gdzieś tam w stanie się dobrze kręcić, to w tym 2025 może być ciekawa też rywalizacja. Zwłaszcza, że no, nie mamy aż tak mocnych rywali, jak to bywało kiedyś na dopingu, bo no, widać ewidentnie, że po czystce w sporcie o wiele przyjemniej się trenuje i rywalizuje z ludźmi, którzy po prostu robią to uczciwie. Okej, a przypomnijmy kibicom, ile ma lat najstarszy medalista mistrzostw świata, bo to na pewno śledzisz. Jeżeli chodzi o medalistów, to tak nie chcę się aż cofać tak bardzo, bardzo daleko, ale po roku 2000, no to najstarszy, który zdobył złoty medal, był Koji Murofushi, to było w Daegu. Ja wtedy byłem 11, więc doskonale to pamiętam, oglądałem zawody, więc jako 37-latek przygotował się na jedną imprezę tak naprawdę, bo wystartował chyba 3 razy wtedy. Raz, żeby zrobić minimum, raz na Mistrzostwach Japonii i na Mistrzostwach Świata w Korei, więc fajnie to rozegrał i no, myślę, że w takim wieku to już nie jeździ się gdzie popadnie, tylko właśnie szykuje się mistrzowską formę na główny start. Oj, czyli zrobił to raz a porządnie. Paweł, gdyby nie młot, gdzie byś był, co byś robił? Nie wiem, nie chcę o tym myśleć. Na pewno jakiś sport byłby gdzieś tam w moim życiu i nie wiem, na jakim poziomie, ciężko powiedzieć. Natomiast znając swój charakter, wiem, że zawsze dążyłbym do tego, żeby być najlepszym, czy rywalizować z najlepszymi. No ale jest rzut młotem i staram się gdzieś tam o niczym innym nie myśleć. Pewnie jakaś praca też, no bo z czegoś trzeba żyć. No, myślę, że to wszystko gdzieś tam przyjdzie do mnie, jak skończę karierę, bo też trzeba będzie coś w życiu robić. Mam nadzieję, że już masz coś z tyłu głowy na pomysł na siebie. A powiedz mi tak, dałeś się poznać, że młot jest twoją mocną stroną. A co jest piętą achillesową Pawła Fajdka? Ciężko powiedzieć, też jakoś się nie zastanawiałem. Nie wiem, może matematyka? A dlaczego masz taką słabość, że nie wiem, coś zobaczysz albo coś czemuś ulegasz, co jest takim grzeszkiem takim twoim? Buty na przykład, zdecydowanie. Mam bardzo dużo butów. Niektóre kupione kilka lat temu, jeszcze ich nawet nie założyłem. Po prostu widzę ładne buty, które mi się podobają i muszę je mieć. Bywa tak, że po prostu leżą sobie w pudełku, czekają. Super, czyli słuchajcie kobiety, nie jesteśmy same. Jest z nami Paweł Fajdek. Pawełku, ty jesteś świetnym sportowcem. Napisałeś książkę, petardę o sobie również, a ostatnio zadebiutowałeś troszkę na scenie muzycznej. Powiedz mi, czy jest coś jeszcze, czego o tobie nie wiemy? Ja myślę, że wiele rzeczy. No tam przy okazji... A kiedyś to wyjdzie? Na jaw, czy zachowasz to dla siebie? Wiesz co, nie wiem. Jeżeli chodzi o muzykę, może będzie taki okres w moim życiu, że będę miał tego czasu zdecydowanie więcej i będę mógł gdzieś tam się zrealizować w tym, ale bardziej charytatywnie. Ja jeżeli już coś takiego bym zrobił, to żeby pomóc innym, bo mi to sprawia przyjemność. Ja bardzo lubię muzykę, ale no nie jestem uzdolniony jakoś, powiedzmy, muzycznie. Nie gram na żadnym instrumencie. Nie było źle. Nie gram na żadnym instrumencie, ale mówię, no rap jest taką muzyką, że myślę, że każdy z powodzeniem mógłby to zrobić, jeżeli jest to na to ciekawy pomysł. Fajnie, super. Paweł, pytanie od kibiców. Medal Mistrzostw Świata zgubiłeś. Czy jeśli się pojawi ten medal z Igrzysk Olimpijskich, czy masz jakieś przewidzianą już przygodę dla niego? Ja myślę, że życie pisze najlepsze scenariusze i tutaj nie ma co zakładać. Na pewno Japonia jest bardzo przyjaznym krajem, więc nawet jeżeli się zgubi, to się znajdzie. Tak samo jak w Chinach, nie ma się co martwić. No ale pamiętajmy też, że
najpierw trzeba go zdobyć, a nawet jak się zgubi, to można sobie zrobić replikę, więc nie martwię się niczym. Okej, czyli super, tego ci życzymy, żebyś zrealizował swoje największe marzenia. I kolejne pytanie, już takie ostatnie. Mistrzostwa Polski, a jak będzie, jak jest twoja forma? Ja generalnie uważam, że ludzie z Włocławka mają niesamowite szczęście, ponieważ jest to najważniejsza impreza w tym roku. No, są to Mistrzostwa Polski i każdy, kto trenował w tym roku, będzie chciał się przygotować po to, żeby walczyć w Mistrzostwach Polski. Tutaj no, nie da się tego ukryć, że ja też po to trenuję tak naprawdę, żeby wystartować w Mistrzostwach Polski. Odzyskałem tytuł w zeszłym roku, który gdzieś tam straciłem w poprzednich latach. No i muszę go obronić. Ja lubię bronić tytuł. Wojtek jest mocny, już to pokazywał. Wystartował w czerwcu, ja dopiero gdzieś tam w sierpniu, na początku sierpnia zamierzam startować, więc zobaczymy, co przyniesie ten sezon. Też sobie mocno odpuściłem w czasie tej pierwszej fali pandemii i właśnie pod kątem igrzysk wolałem odpocząć, zregenerować się i nabrać motywacji do pracy, a nie z klapkami na oczach ślepo trenować nie wiadomo tak naprawdę do czego, więc też jestem ciekawy, też nie wiem, na co będzie mnie stać w tym sezonie, ale już udzielałem wcześniej wywiadów, mówiłem, że 80 metrów chciałbym rzucić, być może właśnie na Mistrzostwach Polski. Tak więc szykuje nam się ciekawa rywalizacja na Mistrzostwach Polski. A i z drugiej strony cieszymy się, że Paweł Fajdyk zakręci się z Młotem na Włocławskim Stadionie. Dziękuję ci bardzo za wywiad.